Mecz z podtekstami o wyjątkowo ciężkim zabarwieniu obu zespołom. Bardzo zależało na wygranej. W takich potyczkach często o końcowym rozstrzygnięciu nie decyduje potencjał czy forma, a odporność na stres i radzenie sobie z presją. Ciężaru gatunkowego potyczki wrocławianie niestety nie unieśli. Drużynę ŚKPR-u z ławki trenerskiej poprowadził eks-wrocławianin Krzysztof Mistak na boisku. W barwach klubu ze Świdnicy wystąpili Marciniak i Żubrowski, a więc piłkarze, którzy kiedyś grali w Śląsku. Z drugiej strony w zespole gospodarzy zagrali Schodowski i Herudziński, którzy nie tak dawno grali dla ŚKPR-u. Do przerwy wszystko przebiegało z wrocławskim planem, bo nasi byli lepsi i zasłużenie prowadzili 13 do 11. Wynik potwierdza, że spotkanie nie było wirtuozją w ataku, a ciężką pracą w obronie. Wiele wskazywało na to, że Śląsk, który dysponuje dłuższą ławką rezerwowych w drugiej połowie, odskoczy od rywala. Po kilku minutach gry po przerwie wrocławianie prowadzili jeszcze 15 do 13. Mecz jednak szybko się wyrównał. W 48 minucie na tablicy świetlnej w orbicie był remis po 20. Od tego momentu gospodarze grali jakby sparaliżowani konsekwencją każdej kolejnej akcji, a Świdniczanie to bez namysłu wykorzystali. W samej końcówce ŚKPR objął kilkubramkowe prowadzenie, nie oddał go do końcowej syreny. Najwięcej bramek dla Śląska, 8, zdobył Grzegorz Celek. Wrocławianie spadli na 6. pozycję w lidze. ŚKPR jest 5. Prowadzi Nielba Wągrowiec. Śląsk ma do niej już 4 punkty strat.